można. Pan ambasador spóźnił się na stanowisko komentatorskie. Mecz zaczął się w sobotę o godzinie 18. Bo zaspał. Bardzo wczesna pora ta 18. Każdemu się może zdarzyć. To nie jest zwykły mecz. Bo to są wielkie derby Mazowsza. Gospodarze to MUX Zielonka, a goście to Olimpia Łochów. Jest 10 minut do końca czegoś. To jest druga połowa, albo druga tercja. Albo druga tercja, nie wiemy ile to się gra. Po ile grają? Tu eksperci są. To jeszcze trzecia tercja. Nie, to jeszcze piło można otworzyć, to normalnie. Jest 4-4. Co tam było? Była obrona głową strzału. Co, a czym? Bramkarzem? No, bramkarz głową wyjął coś tam. Co? Tym grają. Tak? No. No i się zrobiło 4-5. I nagle się robi tak zwane ciuśki w majtkach są. Miałeś u nich hokeja na tym, na WF-ie, w szkole? Tak. W zimie krążkiem się napierdalało na lodowisku. To nie to samo? Było. Ale potrafiłeś na łyżwach jeździć? Tak, na figurowych. Innego Axela potrafiłem skoczyć i dawać się nie zabić. Axela to też chyba maknął, jak wracałeś z imprezy do domu. A i 3 sekundy są chyba do końca tercji. Teraz już wiemy, że tercji. No, kurwa, mnie zajebać. No i co? No i po dwóch tercjach jest 4-5. A długie przerwy są? 10 minut. No, znamy wszystkich na 10 minut. No dobra, nie będziecie musieli czekać 10 minut. No i zaczęła się ostatnia tercja. No dobra, typujemy? Typujemy... Gospodarze wygrają ten mecz. No i też mi się wydaje, że wygrają gospodarze. Tak, cisną i wycisną. Przegrywają 4-5, ale mi się wydaje, że wygrają. No. Tak. To może się zakończyć... 7-5. No, też bym 7-5 stawiał. Ale jesteśmy zgodni. Tak. Jak we dwóch stawiamy 7-5, to tak się zakończy. Czy po remisie jest remis? Właśnie, to w sumie dobre pytanie. Czy w Unii Hokeju są remisy? Nas musimy ekspertów zapytać. Panowie, ten jakiś remis to jest remis, czy jakiś adres? Zdania są podzielone. No nie, zobaczymy co będzie. O kur... 6-5 dla gospodarzy się zrobiło. Jakie jeszcze dyscypliny miałeś na WF-ie? Była piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka. Byłem specjalistą od asu serwisowym w siatkówce. Co? No. To 90 punktów zdobyć z rzędu. No nie żartuję. No ja. Przynajmniej tak byli cieńcy, że nie było to o czym gadać. No. Gdzie wystarczyło przebić? Tak. A nawet 5. Ale szmata. To była szmata chyba, nie? 7-5. Szmata roku. 7-5 dla Zielonki. Ale kultura jest tutaj, nie? Na tym meczu. Tak, zwłaszcza w tym ostatnim rzędzie. O, dawaj go tym kijem! Dobra, mają sprzęt i nie ten. No, nie wykorzystują go do celów statutowych. No jest minuta do końca, jest 7-5. Jeszcze ten wynik nas się utrzyma. Zobaczmy. Ale będą jajca, jak trafimy ten wynik dokładnie. 3, 2, 1. I wylądowano. A sobie ten. Konkurs rzutów karny. Ma być konkurs rzutów karny. No dlaczego? No nie wiem. No ciekawe to jest, no wiemy, no. My się skończył 7-5 i karny. No drobie jak gejsza. O! Ciekawe te karne, nie? Następnym razem przyjdziemy na same karne. Nie, drobi jak gejsza następny. Ile serii w ogóle jest tych karni? Nie. Zapytaj jeszcze raz. Też mu koło ucha tak walnie. No. Nie, no co, jeszcze nie jest koniec?
punkty. Nawet koniec chyba już. To ja już nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, te przypisy. Nie wiemy, o co chodzi, więc kończymy. Chciałem z tego zadzwonić. Bardzo ciekawa rzecz. No. Bardzo dobry model telefonu. Gratuluję sobie. Gratulujemy. Do widzenia.